Aprilia RSV4 w wersji Factory. Niedawno słyszałem, że nawet stanie koło tego motocykla może budzić grozę. 217 koni mechanicznych, 125 Nm, tyle generuje ta podwójna V-ka. Bestia. Ale jest to bestia, którą przy odrobinie wprawy można poskromić. Od 2021 roku wprowadzono w tym motocyklu kilka istotnych zmian. Przede wszystkim przeprojektowano silnik. Teraz jest dużo bardziej wydajny w średnim zakresie obrotów. Dzięki temu ten motocykl sprawdza się wyśmienicie nie tylko na torze, ale także w codziennych warunkach. Na pokładzie RSV4 mamy bardzo zaawansowaną elektronikę. Kontrola trakcji, wheelie control, cornering ABS, launch control. Wszystko to znajdziemy w pakiecie Aprilia Performance Ride Control. Konstruktorzy wyposażyli Aprilię w pełni regulowane zawieszenie, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Mamy podzespoły od Olinsa. Co więcej, zawieszenie jest półpneumatyczne i w pewnych zakresach może być regulowane z pokładu komputera. Jeżeli chodzi o design, ten motocykl łączy ze sobą piękny styl z bardzo praktycznymi i przede wszystkim sprawdzającymi się w sportowych warunkach rozwiązaniami. Zwróćcie uwagę, zintegrowane winglety odróżniają się od tych, które widzimy w innych włoskich motocyklach, ale przede wszystkim zmieniona ergonomia. Nie zrozumcie mnie źle, ta sylwetka dalej jest zwarta, bardzo sportowa, ale od tego roku również wyżsi motocykliści mogą w pełni cieszyć się jazdą na Aprilii RSV4. Jeszcze jeden mały, chociaż bardzo istotny detal, tutaj na baku. 54 tytuły mistrza świata, głównie w superbajkach. Trzeba dodawać coś więcej? Jeżeli chcecie na żywo zobaczyć Aprilię RSV4, możecie to zrobić w Moto Mio, przyjść, dosiąść się do tego motocykla, sprawdzić, czy jest on dla Was. Myślę, że nie będziecie rozczarowani.